Moja odpowiedź będzie kompromitująca. Mianowicie jestem tak żarłoczny, że ja już teraz myślę o następnym filmie. Dla mnie ta kwestia w ogóle nie miała najmniejszego znaczenia. Czy Leszek zrobił już 13 filmów wojennych, czy Janek zrobił 5 kryminałów, czy miłość romantyczna, komedia romantyczna. Naprawdę, wierz mi, proszę Państwa, żeby to potraktować poważnie, co mówię. Przyszli ludzie poważni, którzy chcieli ze mną pracować. No to jest podstawowy warunek do tego, żebyśmy pracowali. No a do tego doszedł scenariusz, do tego doszła cała historia. Przecież kiedy ja się dowiedziałem, bo o tym dowiedziałem się przed spotkaniem, w jakiej sprawie się z tym będziemy spotykali. Więc cała historia, prawda, która tworzyła też film, która tworzyła nasze role docenione przecież, to my nie zrobiliśmy abstrakcyjnego filmu o rodzinie mieszkającej gdzieś tam nieznanej. Nie, to był ważny moment kreujący tę całą historię. To byłby pół żart, gdybym powiedział, to nie była polska metoda robienia filmu. Nie, tak, to jest nieprawda, bo już są, nie wolno tak mówić. Natomiast rzeczywiście nie miało to nic z jakiejś huzarii, z jakiegoś, wiecie Państwo, sędzia w Panu Tadeuszu, jakoś to będzie, prawda? Nie, nic nie było jakoś to będzie, to było przemyślane, przygotowane, przepracowane w głowach, decyzje były podejmowane naprawdę biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i warunki stworzone przez produkcję aktorom były warunkami do pracy, były warunkami, które dowodziły, że produkcja rozumiała, że to, że aktorowi jest ciepło, to jest dobrze dla filmu, mówiąc najprościej. Janka interesował sam temat rodziny Leksińskich i na Wikipedii znalazł informację, że Robert Polesta napisał taki scenariusz. Więc Wikipedia połączyła scenarzystę z reżyserem. Tak się złożyło, że Janek od drugiego roku studiów bodajże wszystkie filmy, wszystkie swoje płytki filmowe rozwijał razem z Kacprem Fertaczem, operatorem. A Kacper Fertacz jednocześnie znał Roberta Bolesto, ponieważ Robert Bolesto był scenarzystą filmu Hardcore Disco, którego Kacper robił zdjęcia. Więc Janek poprosił Kacpra o kontakt do Roberta Bolesto, na co Kacper odpowiedział, że ten kontakt dam, ale wy się nie dogadacie. Nie ma takiej opcji, bo rzeczywiście są krańcowo odmienne. Pod chyba każdym względem. Może dlatego się dogadali, to jest jednak ten przykład przeciwieństw, które się uzupełniają. Pracowaliśmy razem, byliśmy obecni razem, wpływaliśmy jedno na drugie, więc to było dla mnie piekielnie ważne z punktu widzenia intelektualnego wręcz, że właśnie ludzie dostrzegli, że gra jednej osoby wpływa na grę drugiej, a więc ją tworzy, prawda? Bo Dawid, grając tak jak grał, tworzył reakcję swojej matki. Przecież Ola, nawet gdyby sobie powiedziała, że to jest jedyny wybuch w filmie, prawda, po scenie z demolowania kuchni, no to przecież nie jest tak naiwną aktorką, żeby nie wiedzieć, że prawdziwy efekt, teraz mówię o efektach, nie mówię o głębi postaci, tak jest po prostu, żeby się wyciszyć, prawda, żeby w tej sytuacji nic nie robić, tylko zabrać się do roboty, żeby sprzątać po synku, prawda. I wiedząc, z przyjemnością mówię o pracy Oli, prawda, i wiedząc, że jest jedną z tych trzech osób, prawda, między, nie między, no ale w każdym razie wobec Dawida i wobec mnie, wiedziała swoją inteligencją, swoim instynktem, swoim doświadczeniem, prawda, swoim intelektem, że taka droga jest drogą najlepszą, żeby stworzyć tę rolę. Także jestem przekonany, że Dawid tworzył rolę Zdzisława, że Ola tworzyła rolę Zdzisława i z mojej strony na pewno też jakiś tam wpływ na pracę koleżanki i kolegi był na pewno dla nich może istotny. Wręcz było tak, że Dawid, który pracuje w sposób bardzo zaangażowany, w sposób taki głęboki, on przynosił pomysły, on przynosił informacje o życiu Tomasza, o życiu Zosi, o życiu Zdzisława, które były przydatne.
Chcę też podkreślić taką rzecz i to chyba no ona o tym mówiła, nie wiem jak Dawid by odpowiedział na to pytanie, które sam sobie w tej chwili stawiam. Znaczy, żebyśmy nie imitowali, bo celem nie była imitacja. Naprawdę. Zresztą to jest niemożliwe, no, to jest niemożliwe, no, nie wygłupiajmy się. No. Natomiast na pewno ta wiedza tych nagrań wideo, nagrań audio, literatura Beksińskiego, jego listy, pamiętniki, ludzie, którzy go znali, Wiesław Banach, twórczość, rzeźby, obrazy, grafika, ewolucja, rysunki, no, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co wiedzieliśmy w tym przypadku mówię o Beksińskim, ja to w pewnym sensie odłożyłem na bok. No. Odłożyłem na bok, no bo miałem fantastyczny scenariusz i fantastycznego reżysera. Taka rola, jak mówił Andrzej Wajda, bo w kulisach przed premierą, przed pokazem po widoku, żeśmy się spotkali. Mówił Andrzeju, dzień dobry, no, jak się czujesz? Fantastycznie się czuję. No, to. I mówi, a słuchaj, słyszałem, że tam dobra rola, że ten, że film, ten, no. Mówi, trafiłeś na rolę. I to jest, myśmy się kochali, no przecież no, ja, Andrzeja to, Andrzej to nie ma co w ogóle gadać. Także to nie była nieprzyjazna refleksja, to była zawodowa refleksja. Gdybym jutro miał się pożegnać z tą ziemią, to kto wie, natomiast no, jeszcze coś tam planuję. Janek Matuszyński na pewno coś tam gdzieś w swoich kieszeniach trzyma na za 10 lat, kiedy by... No nie, no ważna rola, ważna. Nie będę tu się wygłupiał, prawda? No przecież z dwóch względów. No nie kryję, że ponieważ spotkała się z takim przyjęciem, z jakim się spotkała, dała również możliwość, to scenariusz dał tę możliwość i pozwolił reżyser, prawda, na tę znaczącą ewolucję tych 30, pokazania 30 lat postaci, no co jest tak, very sexy. No, to jest fantastyczne, że można sobie przykleić wąsa, przykleić nos, ucho zmienić, tam, prawda, trząść ręką czy coś takiego. Prawda? W tym przypadku to była kwestia fryzury, to była kwestia tuszy, to była kwestia ruchu, kostiumu, spojrzeń i tak dalej, okularów, które próbowały. Więc to taka możliwość, to na pewno było ważne. Trzecie to jest wejście w świat w ogóle Beksińskiego, prawda? A czwarta refleksja, która mi się nasuwa po pańskim pytaniu, że to jest po prostu rezultat kilkudziesięciu lat pracy w teatrze. Ja o człowieku Beksińskim mogę powiedzieć, ale jeśli chodzi o film i cechę dominującą, na której opierałem się pracując, to w tej chwili jej nie znajduję. To, co podziwiam u Beksińskiego, to jego... festiwal jest... Niepokorność. Jego niepokorność, tak. Po Tomku, kiedy zacząłem pracę, to wiedziałem, a ten potwór, coś tam, a ja myślę, że rzeczy były bardziej skomplikowane i raczej po prostu strasznie mi żal, że ktoś, kto miał, to nie chodzi o to, czy miał talent, czy nie talent, to ktoś, kto miał coś do powiedzenia, coś do zaproponowania światu, no nie przypadkiem jednak w tej trójce jego praca była śledzona przez tysiące ludzi, no to tak łatwo się ludźmi nie manipuluje, prawda? To żal, że go nie ma, że tak szybko odszedł. Przecież on wprowadzał tę muzykę, która była nieznana w Polsce. No, w tym sensie kształtował chociaż troszkę świadomość młodych, starszych ludzi, którzy no, mieli ochotę go słuchać. On był przezdolny. On nie udało mu się skanalizować jego energii, wyobraźni i wrażliwości w sposób twórczy, który by go uratował po prostu. Jaki był w tym udział rodziców? No pewnie wielki, prawda? Pewnie tak. On mówi to słynne zdanie, prawda? Gdybyś dał mi klapa i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko są takie, wiecie państwo, w wieku 8 lat on takie teksty pisał, tak straszne wizje świata przedstawiał, że nie jestem pewien, czy można winić w
decydującym stopniu rodziców za to, że już w wieku 8 lat dziecko pisało o tym, że świat jest straszny, potworny i tak dalej. Powiecie Państwo, że oglądał obrazy i tak już wszystko to wiem. Dobra, nieważne. Na pewno rodzice są, że się tak wyrażę, współodpowiedzialni za kształcenie każdego z nas. Mnie, moja mama, mój ojciec i tak dalej, i tak dalej. Ale czy dobre wychowanie jest gwarancją? Też tego nie wiem. No, czy jest gwarancją tego, że dziecko będzie szczęśliwe? Czy dziecko będzie absolutnie pozytywnie ukształtowane? No jest na pewno pomocą, ale nie ma gwarancji. W życiu nie ma gwarancji. Miłość była wszechobecna i o tej miłości wśród nich, i o tej miłości myślę stale, ponieważ prowokuje mnie ona do rewidowania mojej, do rewidowania spojrzenia na miłość innych. Nie ma jednego modelu miłości. Nie jest to tak, że miłość to jest śliczna czerwona róża i czerwone na serce przebite strzały. Nie, różne są miłości. Przecież my wszyscy kłamiemy 100 razy dziennie. I to nie jest, straszną rzecz sobie, to nie jest nic złego. To jest po prostu życie. My się bronimy przed życiem, bo życie jest trudne i czasami kłamstwem. Teraz, do nas należy, żeby oceniać to kłamstwo do tego stopnia, żeby to nie było destrukcyjne, mordercze, zbrodnicze i tak dalej, i tak dalej. I żeby nas też nie niszczyło. Więc to a propos tych, jakbyś mi dał klapsa, to byłbym lepszy, wiedziałbym, jakie są granice, prawda? Albo matka, jakby, skoro mu podłogę czyści, to też jest zła i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście cały proces pozyskiwania licencji do wykorzystania w filmie trwał 1,5 roku. Myśmy zaczęli już długo przed zdjęciami. Po pierwsze dlatego, że widzieliśmy, że to może potrwać, zwłaszcza z niektórymi utworami, a po drugie dlatego, że cała koncepcja muzyczna tego filmu z naprawdę jednym wyjątkiem opiera się na tym, że bohaterowie słuchają muzyki, czy że muzyka w filmie, którą słyszymy, to jest muzyka, którą słyszą w danej scenie bohaterowie. A więc to oznaczało, że muszą być tylko oryginalne nagrania, które są dużo droższe niż covery. To jest kameralny film dziejący się w dwóch wnętrzach pełen efektów specjalnych, które są niemalże w każdej scenie. Ja pamiętam, jak pokazywaliśmy ten film w Lokarno i też się nas pytano, czy takie są osiedla w Polsce, kiedy powiedziałem, że to jest CGI, to nikt nie mógł to uwierzyć i zapytali, ile zer w euro miał budżet tego filmu, a jak powiedziałem, ile miał, to powiedzieli, że po prostu kompletnie wyściemiam i kłamie. Natomiast pewne ograniczenia, jakie są rzeczywiście finansowe w polskich realiach, tutaj też zostały nadrobione bardzo dużą wiedzą ludzi, którzy w tym filmie pracowali, którym się udało rzeczywiście też przez bardzo długi okres przygotowawczy opracować całą koncepcję odtworzenia świata, którego już nie ma. Bo ten film jest w całości odtworzeniem świata, którego już nie ma, z wyjątkiem nielicznych scen, które udało się nakręcić w jakichś plenerach lub wnętrzach istniejących, albo takich, które się udało zaadaptować, jak szpital Brudnowski w Warszawie, czy parking na osiedlu domowym, który nam też tam zagrał parę razy, to cała reszta, począwszy od mieszkań wybudowanych na hali, a skończywszy na wszystkich plenerowych ujęciach osiedlowych, była tworzona z udziałem techniki komputerowej. Polegało to na tym, że w przypadku akurat osiedla, to mogę powiedzieć teraz, to zresztą jest bardzo ładnie opisane w takim making-offie, który jest na fanpage'u filmu, realizacja scen wyglądała w ten sposób, że aktorzy porywach wiatru, w marznącym deszczu i w tych atrakcjach chodzili sobie po łące pod Konstancinem, na której zbudowaliśmy tylko i wyłącznie ścieżkę. Ona ewoluowała z upływem lat w filmie. Ścieżkę pomiędzy dwoma blokami, naokoło były blue boxy i aktorzy mi bardzo dokładnie wytyczoną trasę, jak się mieli poruszać, po to, żeby później można było wykluczować całe budynki, dźwigi, samochody, a nawet idących ludzi.